Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem JB Duck i dzisiaj tak wyjątkowo przywitam się z wami w ekranie ładowania. Dlaczego? Już tłumaczę. Chciałbym mniej więcej wam pokazać, jak wygląda tryb Blood Moon. Tak, gramy sobie dzisiaj tryb Blood Moon i chciałbym mniej więcej wytłumaczyć wam, na czym on polega na początku, ponieważ troszeczkę tego jest. I chciałbym zacząć po prostu od loadingu. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jakiegoś miłego komentarza oraz subskrypcji na kanale. Blood Moon jest to nowy tryb, który prawdopodobnie będzie w ograniczonym czasie. Znaczy prawdopodobnie, na pewno będzie w ograniczonym czasie. I polega on na tym, że gramy sobie na mapie Summoner's Rift, zbierając 350 punktów. Jak uzbierać te 350 punktów? Po przeciwnej stronie, po przeciwnej dżungli przeciwników, w przeciwnej dżungli będą pojawiały się pewne takie stworki, które należy zabić. Za każdego jednego takiego stworka otrzymujemy 3 punkty. Za zabicie przeciwnika, który również robi to samo dokładnie w naszej dżungli, dostajemy 5 punktów, a za zabicie Herolda, który pojawia się już tam w którymś momencie, chyba w 10 minucie bodajże, dostajemy aż 25 punktów. Ten Herald pojawia się tutaj oraz tutaj, czyli na miejscu Smoka oraz Barona. Taki Herald ma zmienione jedynie teksturki, może być naprawdę bardzo fajny, szczerze mówiąc. W sensie może on naprawdę fajnie wyglądać. Talon widzę, że tutaj przez ścianę będzie. My jesteśmy tacy sneaky w sumie. Jesteśmy tacy sneaky i idziemy. Gdzieś tutaj Talon był. Chyba jest tutaj. Jesteśmy tacy sneaky i naszym zadaniem będzie, szczerze mówiąc, rozwalenie po prostu stworków przeciwnika. I tak wydaje mi się, że będzie to bardzo fajnym pomysłem. Jest to moja druga gra, na początku taki jeden widz mnie rozpoznał, tak więc naprawdę bardzo miło mi się zrobiło, szczerze mówiąc. I cóż, z okazji oczywiście Blood Moona zostały wprowadzone również skórki, które prawdopodobnie teraz zobaczycie na ekranie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi skórkami, zobaczyć mniej więcej jak one wyglądają, to zapraszam do odnośników, w sensie adnotacje będą po prostu do prezentacji danych skórek, tak więc taki fajny event został wprowadzony, naprawdę bardzo fajnie. Ja będę się starał oczywiście na początku rozwalać duszki przeciwników, ponieważ jest to bardzo fajny sposób na to, żeby... Okej, Kazyk chyba się troszeczkę chyba się... Oho, dzień dobry. No, będzie przeskakiwał niestety przez ścianę. Czy tutaj Kennen idzie? Czy oni mają? Tak, mają Kennena, tak więc. Dobra, idziemy do... W sumie moglibyśmy do tego Kasadina iść, bo on będzie nam to rozwalał tak samo duszki my jak oni nam, tak więc. To jest w sumie typowy tryb, który polega na tym, że się po prostu nakurwiamy. O Jezu, ta ryba. Oho, niekoniecznie. Bardzo ładnie, Fizz, bardzo ładnie. Doceniam. Ps, Lee Sin. No niestety, to za dużo przeciwników. Bardzo fajny tryb naprawdę, już jeden tryb taki zagrałem. Tak samo Evelynką. Czuję potencjał w tej postaci na tej mapie, szczerze mówiąc, do takiej robienia właśnie momentów. Dobra, idziemy do przeciwnej dżungli i skupiamy się na tym, żeby próbować jakoś właśnie te... Nie ginąć zbyt często. Zbyt często nie ginąć, ponieważ Kha'Zix jest bardzo broken, szczerze mówiąc, jest bardzo broken. Oni teraz w naszej dżungli będą się pojawiać cały czas, cholera jasna, ten Lee Sin. Będzie, on za chwilę będzie miał tryb demona, więc ja idę do ich przeciwnej dżungli. Przybywa demoniczny Herald, jednak w trzeciej minucie pojawia się demoniczny Herald, który daje 25 punktów i wygląda mniej więcej właśnie tak. Jest to taki czerwony, w sumie zwykły Herald, tak więc... Tak więc, w sumie fajna okazja do sobie kupna takich skinów, takie pozwiedzania w sumie sobie nowej mapy, która jest naprawdę bardzo fajnie klimatycznie zrobiona, szczerze mówiąc, pod ten tryb, tak więc. Za chwilę mamy demona, moglibyśmy kogoś zberstować. O, cześć! Dzień dobry.
No cóż, niestety. A, i Talon tutaj mnie zabił. Myślałem, że Kha'Zix tutaj będzie. No ale cóż, nieważne. Kupujemy sobie oczywiście buty piątki, żeby się szybciej poruszać. I kupimy sobie chyba coś takiego. Tak, żeby troszeczkę się zlejstylować. Niestety to nie działa na nasze Q, bo jest chyba obszarowe. Ale działa na nasze E. I z naszego E będziemy się bardzo mocno healować. Tak więc... Dobra. Do widzenia. Ja jestem walinką, panie Talo, ja nie wiem, co pan chce tu zrobić. Nie wiem, dziwnie wygrają, szczerze mówiąc, przeciwnicy. Jak na nie mój poziom, szczerze mówiąc. Sojusznik pokonany, ale na szczęście my będziemy mogli iść... O, mamy krwawego. Nie, nie mamy jeszcze, kurczę, to coś się pojawiło jakoś tak dziwnie. Dobra, idziemy do przeciwnej dżungli oczywiście, żeby troszeczkę duszków sobie pozabijać. Możemy sobie powardować w sumie gdzieś. I te duszki oczywiście tutaj zauważcie, że zaczynają zyskiwać na zdrowiu, a to dlatego, że mamy coraz więcej po prostu damage'a. O, dzień dobry. No akurat miałem panie Lee Sin. No zapraszam. To ja sobie poniszczę w takim razie duszki. Uhuhu. Dobra, my sobie tutaj posiedzimy jeszcze, bo może dostaniemy tego demona po prostu. W jakiś sposób! Myślałem, że mnie zauważy, cholercie jasno. No nic. Dobra, kupimy sobie to. I chyba Lich Bane będzie fajny. W sumie to chciałem, teraz robię taki eksperymentalny bit w poprzednim meczu, zrobiłem troszeczkę inny. W sumie dostałem w ciry. Tak więc teraz może spróbować właśnie takiego builda spróbować zrobić. Talon za chwilę będzie miał demona. I właśnie nie powiedziałem wam o trybie demona. Jeżeli mamy trybie demona, dostajemy full życie. Dostajemy full życie i... O Boże, panie Fizz. No nic, Talon chyba uciekł. Tylko właśnie, on ma teraz demona, panie Fizz. Czy on na mnie poluje? Czekajcie, wezmę sobie to na dwójeczkę, w sumie. Talon ma tryb demona, nie wiem dlaczego się im wybija, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy do przeciwnej dżungli. Oho. Właśnie to uwielbiam we Ewelince, że ona jest całkiem fajną postacią, jeżeli chodzi o... właśnie takie sneaky robienie akcji. Oj. No dużo on nie zrobi, szczerze mówiąc. Oh my god, Kennen. Mały Kennen rzuca shurikenem. I cóż, jeszcze mogę powiedzieć o tym trybie. Naprawdę bardzo fajnie się szerzył jest na animowie. Jest całkiem ciekawy i całkiem przyjemny. O Jezu, gdyby ten Fizz trafiał rybą, to by było naprawdę bardzo fajnie. W poprzednim meczu, szczerze mówiąc, miałem awka. Nagrywałem tamten mecz, ale no miałem awka i przegraliśmy, szczerze mówiąc, z Kretesem. Jednak coś tam spróbuję sklecić z tego, w sensie tam pewien fragment, bo właśnie widz jeden mi rozpoznał. Zrobiło mi się w sumie przyjemnie. Nie wiem, napisał ktoś tam chyba LOL JB po prostu i tyle. Tak więc... No chociaż tyle, co nie? Moglibyśmy w sumie Heralda zrobić i w sumie mogę już go nawet teraz zrobić. Nie wiem, czy ktoś tu będzie łaził. No dobrze, zrobimy Heralda po prostu. Czemu nie? Możemy. Jesteśmy Ewelinką w końcu. W końcu jungler. A to 25 punktów dla naszego teamu, tak więc. Oj, nie wiem, czy nawet, nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle zrobić. O Jezu, nie, chyba nie zrobię. Nie mam na tyle many. Dużo. No to chuj, no to nie zrobię. To idę do dżungli w takim razie. Chciałem spróbować, nie? Może wlejcie się uda. Duszki oczywiście rozwalamy. O, dwa się nałożyły, tak super. Nie wiem dlaczego w ogóle oni tak często giną, szczerze mówiąc, no nieważne. Dobra, idziemy na przeciwnej dżungli, na Reda. Może się coś uda zrobić. Trzeci duszek i będzie demon. Jest, widzę duszka. Dobra, za chwilę będziemy mieli demona. Dzień dobry.
O nie, zresetował się, jaki cwaniak głupi. No nie, trzeba zrobić tego Herolda, bo on będzie naprawdę, on jest, to strasznie dużo punktów daje. W sumie wrócił mi się do bazy. No i super, mamy 25 punktów, o to chodzi. O to chodzi, nie? Oj, niestety. Dzień dobry. Oj, 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 tutaj Kennen bardzo ładnie wjechał, szczerze mówiąc. Strasznie ładnie wjechał. Dobra, kupimy sobie... Co sobie kupimy? W sumie moglibyśmy sobie to kupić i na końcu robadaba sobie zwiększymy troszeczkę nasze AP. I idę w przeciwną sneaky robić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie w porządku. Już tam nasz Lee Sin, znaczy w przeciwnym teamie Lee Sin już robi dokładnie to samo mniej więcej. Dzień dobry. I lecimy do przeciwnej dżungli. Chyba w sumie na topa moglibyśmy pójść, w sensie na stronę Reda. Dzień dobry. Ajajaj, mało zabrakło, szczerze mówiąc. Dobra, to w takim razie robimy duszki. O, dzień dobry. Dobra, robimy duszki. Nie ma sensu szczerze mówiąc zganiać za killami, bo to nie... Chociaż w sumie. Chociaż nie, może jednak nie. XD. Nie, naprawdę, Ewelinka jeżeli się fajnie wyfarmi, to naprawdę ciska mega duży damage. Jezu, jeszcze na tych butych trójkach my tak zapitalamy po tej dżungli. Naprawdę bardzo fajnie. Dobra, idziemy do przeciwnej dżungli. W sensie na blue side'a. Może znajdziemy jakieś duszki, ciekawe. No, znajdziemy oczywiście, że tak. 38, brakuje nam nie wiem ile w sumie. A, zmarnowaliśmy demona, ale nieważne. O, dzień dobry. Niestety mnie znaleźli chyba. Dobra, kupujemy sobie rabadaba, ale widzę, że nie pociągniemy długo. Już tego rabada nad nie zdążę zrobić, tak więc. Jeden mecz wygrany, jeden mecz przegrany. Więc naprawdę bardzo fajny tryb, polecam go wam sobie odpalić. Jest on bodajże od dzisiaj, czy od dnia dzisiejszego, czyli dzisiaj jest 9 do... Przez cały weekend prawdopodobnie. Nie jestem pewien. Sprawdźcie sobie w internecie, jeżeli jesteście ciekawi. Jest on właśnie przez cały weekend, na pewno. To jestem pewien. Tak więc ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. Zostawcie komentarz oraz subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Tak. Jezu, aż mi się zaczęło odbijać. Muszę coś zjeść. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, na razie.